Cześć, witajcie. Dzisiaj zapraszam Was na recenzję głośniczka Bluetooth, który się troszeczkę u mnie zapodział. Jak to często bywa z niektórymi sprzętami, pracy mam mnóstwo, ale dzisiaj będzie recenzja głośnika od firmy Rebeltec. Duży głośnik, dość mocny, dość dobrze wyposażony i w dość rozsądnej cenie. Czy ma jakieś mankamenty? No jakieś tam ma, o wszystkim dowiecie się z dzisiejszej recenzji. Dokładne, aktualne ceny i promocyjne ceny macie w linku w opisie filmu. Tam jest właśnie link do sklepu, więc sprawdźcie, poklikajcie i sami będziecie wiedzieć, gdzie można go w tej chwili po prostu kupić najtaniej. A tymczasem zapraszam Was na recenzję. Zaczynamy! No dobrze, jako że kilka osób mnie pytało o recenzję tego właśnie modelu, postaram się o niego. Jest to głośnik Rebeltec Soundbox wersja 420. Jednego soundboxa mieliście jakiś czas temu, troszeczkę tańszego. Tutaj główną innowacją są LEDy na froncie, ale to nie wszystko oczywiście. Mamy tutaj sporo dobrych cech. Między innymi mamy pojemną baterię 3600 mAh i 30 W mocy grającej, podawanej już w RMS-ie, więc takiej faktycznej mocy, nie jakiejś szczytowej, ani nie PMPO. I naładowanie tej baterii wymaga ponad 3 godzin, a według producenta od 8 do 12 godzin możemy tego głośnika używać. I powiem Wam, że najmniej co mi się udało osiągnąć, to właśnie w okolicach 7,5-8 godziny, jeśli ten głośnik naprawdę był dość głośno użytkowany. Natomiast maksymalnie, jak nawet słuchamy sobie po cichutku, może to przekroczyć 12 godzin. Na początek przyjrzymy się samemu głośniczkowi. Duża moc, ale niewielka cena, co niestety wymusiło użycie takich sobie materiałów. Mamy dość sporą rączkę z plastiku, no, która nie skrzypi, nie trzeszczy, nie rozpada się w rękach, więc swoje zadanie, czyli przenoszenie tego głośnika, tutaj spełnia. Od przodu mamy twardą maskownicę, logo Rebelteca i panel, który za chwilkę zobaczycie już w akcji. No i mamy oczywiście też wszystkie przyciski, mode, light, equalizer, ciszej, głośniej, przełączanie kanałów, mamy też radio, FM, autoscan. Te trzy przyciski służą także jako do tyłu play, pauza, do przodu. No i te światełka możemy też wyłączyć, za chwilkę je zobaczycie. Od boku mamy też takie twarde, plastikowe elementy zabezpieczające głośniki boczne. A od tyłu mamy włącznik, wyłącznik, ładowanie z diodą, czytnik kart SD, port AUX, czyli do podłączenia bezpośredniego czy smartfonu, czy MP3, czy innego urządzenia, i też port USB. Od spodu mamy takie tworzywo, które zapewnia dość dobrą przyczepność do podłoża. Teraz posłuchajcie, popatrzcie, co się będzie działo. Aha, mam też miejsce na pasek tutaj do tego głośnika. Natomiast paska w zestawie nie dostałem, bo tylko standardowe kabelki, czyli AUX taki cieniutki i do ładowania. Czyli standard, ale okej. Odpalamy i zobaczcie i posłuchajcie, co się będzie działo. Welcome to Rebeltec Bluetooth speaker. No, mamy komunikat, nie za głośny. Bluetooth mode. O. Tryb Bluetooth, więc bardzo fajnie, bo w niektórych głośnikach te komunikaty ryczały jak oszalałe. Tutaj jest to stonowane i jakość tych wypowiedzi jest naprawdę poprawna. Nie jest to jakiś taki angielski Chińczyk, który mówi specyficznym tutaj akcentem do nas, więc jest tutaj to dobrze zrobione. No i dobra, light. Możemy włączyć, wyłączyć te nasze diody. Zobaczycie za chwilkę w teście dźwięku, jak to już wygląda po ciemku. Jeśli widzicie pulsowanie, no to jest efekt nagrywania kamery, a faktycznie te diody dość płynnie się nam tutaj pojawiają, chociaż lekka pulsacja faktycznie występuje. Podsumowując, sterowanie jest ok, pilota nie mamy, wszystko możemy zrobić z tych przycisków, które są takie, no, dość tandetne, można powiedzieć, bardzo podstawowej jakości, natomiast wszystkie działają i spełniają swoją rolę. Mamy też equalizer, podbicie tonów wysokich i niskich. No i czas na poglądowy test dźwięku. I zobaczycie te diody, te trzy mniejszej ilości oświetlenia. Ok, Soundbox 420. Łączymy. Rebeltec is connected. No i dobra. We'll be right back.
Okay, kilka słów co do tej próbki dźwiękowej. Audiofilskiej jakości dźwięku chyba się nikt nie spodziewał od głośnika w takiej cenie, natomiast jest całkiem przyzwoicie. Czuć to moc, jest głośno, jakość dźwięku jest dość dobra, patrząc tutaj na półkę cenową. Tego basu głośnik, jak sobie podkręcimy, te basy wypluwa całkiem sporo, chociaż nie jest ten bas jakiś super dudniący, ale sprawdzimy sobie jeszcze tony wysokie, jak to wypada, czy da się posłuchać jakiejś troszeczkę ambitniejszej muzyki niż tylko muzyka rozrywkowa, takie umcy i inne tego typu sprawy. Już tutaj muszę powiedzieć szczerze, że nie jestem zadowolony z soundtracku z Ostatniego Jedi odsłuchiwanego na tym głośniku, ponieważ brakuje szczegółowości, brakuje czystości górnych pasm, tak więc do muzyki rozrywkowej jak najbardziej ok. Jakbyście sobie w gierki mobilne jakieś chcieli pograć i chcielibyście mieć po prostu mocne, takie fajne, dudniące efekty, to też ok, ale do muzyki orkiestralnej, do muzyki klasycznej czy do muzyki filmowej chociażby głośnik sprawdza się już tutaj sporo gorzej. Ale pamiętajcie cały czas cena. Osobiście nie oczekiwałem, że głośnik za taką kasę, natomiast o dużej mocy, będzie z siebie w stanie wypluć krystalicznie czyste tony wysokie. Natomiast pozostałe częstotliwości, czyli średnie i niskie, są tutaj jak najbardziej ok. I głośniczek jako gadżet rozrywkowy po prostu sprawdza się. Dobrze, jakiś czas temu miałem też jeden z dużych głośników od firmy Rebeltec. Ten jest, można powiedzieć, troszeczkę droższą, troszeczkę mocniejszą i usprawnioną wersją. Przede wszystkim też ma diody, coś czego nie miała poprzednia wersja. Rebeltec ma w swojej ofercie jeszcze kilka dużych głośników. Być może je na kanale u mnie zobaczycie. Jeśli tak, to piszcie w komentarzach, które byście chcieli widzieć ewentualnie, a ja się postaram dostosować. I pamiętajcie, że dokładne, aktualne ceny i promocyjne ceny macie w linku w opisie filmu. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!